Ja przez minione 4 lata dopominałem się w Wodach Polskich o rewitalizację przyrodniczo-rolniczą Doliny Bugu. Nie było z kim rozmawiać. Niech pan mi nie tłumaczy i nie wmawia, że w górach nie ma gdzie robić zbiorników retencyjnych, małych, rozproszonych. Nie uprawiajmy naprawdę demagogii. Jasno i otwarcie powiedziałem premierowi Kosiniakowi Kamyszowi, że dwa resorty, których nie powinny brać PSL, to resort rolnictwa i obrony narodowej. Dzień dobry, witam Państwa w programie Warzecha Kontra i witam mojego gościa, którym dzisiaj jest pan marszałek Marek Sawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry. Przedstawiając pana jeszcze powinienem powiedzieć, że jest pan w Sejmie od 9 kadencji, jak policzyłem, to jest 31 lat. To jest chyba najdłuższy staż parlamentarny w tej chwili. 31 będzie dopiero 23 września, więc jeszcze nie ma 31. Bo wybory w 93 roku były rzeczywiście 23 września. No to już jest ogromne doświadczenie i ogromna pamięć polityczna, ale też taka ludzka pamięć biorąca się z doświadczenia. I myślę, że dlatego mogę pana na początek zapytać, poprosić o porównanie tego, co się wydarzyło w ciągu ostatnich kilkunastu już dni, jeśli chodzi o powódź, z tym, co się wydarzyło w 97 roku, zwłaszcza jeżeli chodzi o reakcję państwa. Ja wiem, że jest jeszcze dosyć wcześnie, że pewnie jeszcze te podsumowania będą spływać różne relacje, no ale coś już chyba możemy powiedzieć. Wie pan, z pewnością wszystkie służby zadziałały wcześniej, nie czekały na rozlanie na skutki, tylko włączyły się już na etapie komunikatów meteorologicznych w przygotowanie. Natomiast powiem panu szczerze, że ja niestety patrzę na tą sytuację powodziową z takim trochę żalem, złością osobistą także, bo od wielu lat ciągle powtarzam, że gospodarowanie wodą to jest zatrzymanie wody u źródeł. Natomiast my mamy ciągle socjalistyczne przyzwyczajenia do wielkich budowli, wielkich inwestycji. Może na tych wielkich inwestycjach czasami łatwiej skręcić jakoś kasa na boku, może łatwiej ukryć wady konstrukcyjne, ale później to skutkuje niestety tragedią ludzi. Gdyby dzisiaj Racibórz był obudowany tysiącem zbiorników, nieco wyżej, małych zbiorników retencyjnych, o podobnej pojemności jak ten jeden wielki zbiornik, one by nie kosztowały więcej jak ten Racibórz, a z pewnością dziś Wrocław by nie drżał, jak przejdzie fala powodziowa, czy dalej niżej Odra. No tak, ale Racibórz, rozumiem, tej inwestycji pan nie kwestionuje jako taki, tylko mówi pan, że powinna być uzupełniona o inne. Tak? Otóż ja jej nie kwestionuję w sensie takim, że jak nie ma innych, to ona jest konieczna. Natomiast ciągle powtarzam, że po pierwsze planowanie urbanistyczne od dziesięcioleci w Polsce zawodzi. Pewnie nie tylko w Polsce, bo mamy podobną sytuację i w Austrii, i w Czechach. I to ciągłe zbliżanie się ludzi, osadnictwa do koryt rzek, wzdłuż rzek zawsze miało miejsce. Natomiast zabezpieczenie przed powodziami, jeśli nie ma naturalnej retencji, rozproszonej retencji, praktycznie jest niemożliwe. Bo wystarczyło 3 dni opadów rzędu 200-300 mm. No i mamy sytuację taką, w której zbiorniki nawet nowo budowane okazuje się, że tego naporu wody nie wytrzymują. Tym bardziej nowo zbudowane czasami jeszcze są na tyle nieutrwalone, że szybciej te umocnienia przemakają i przepuszczają wodę niż takie, które są już ze stażem powiedzmy 10-20-letnie. Ale ja pana zapytałem o reakcję państwa nie bez powodu, bo mam takie ciekawe dane tutaj, które pokazują, co się działo w zbiornikach, które były w zarządzie przedsiębiorstwa de facto państwowego, czyli Tauronu i innego przedsiębiorstwa państwowego, czyli Wód Polskich, tego, które głównie odpowiada za ameliorację, zabezpieczenie, wały i tak dalej. I to jest bardzo interesujące. 13 września, godzina 8 rano i mamy sytuację taką, że Tauron już spuszcza wodę z tych zbiorników. To widać tutaj po tym, jaki jest
w tabeli odpływ i jaki jest dopływ pokazany, czyli to są bardzo duże różnice. Na przykład zbiornik w Pilchowicach to jest 29 metrów sześciennych na sekundę odpływu, a tylko 10,6 dopływu, podczas kiedy Wody Polskie nie robią kompletnie nic albo nawet dopełniają jeszcze te zbiorniki. No to musi przyznać pan, jest dosyć dziwna sytuacja. To znaczy co? Jaki wniosek z tego mamy wyciągnąć? Że Tauron miał jakąś większą wiedzę niż Wody Polskie, albo że państwo jest zdezorganizowane, do jednego miejsca dociera informacja, co się stanie, do innego nie? Bardzo dziwna sytuacja, przyzna pan. Rozmawiam z człowiekiem, który przez 4 lata był przewodniczącym Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Dlatego właśnie pana pytam. Ja obserwowałem, jak powstawało gospodarstwo, Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie. Tłumaczyłem ministrowi Grubarczykowi w kilku dyskusjach, że to jest kompletny bezsens, że jeśli mamy zarządzanie na poziomie samorządów wojewódzkich, to mamy wcześniejsze informacje i wcześniejsze reakcje. Jeśli mamy zarządzanie całą, że tak powiem, wodą w Polsce w postaci jednego gospodarstwa, jednego zarządu, to wtedy mamy taką sytuację, że ta informacja gdzieś tam po drodze się gubi. Pan mówi o tym napełnianiu, spuszczaniu, kontrolowaniu. No przecież jak mieliśmy komunikaty, że ten cyklon idzie przez Austrię i już tam mamy nadmierne opady, to praktycznie wszystkie zbiorniki retencyjne w górze Wisły i Odry powinny być opróżnione. Tak, zgadza się. I powinniśmy czekać na przyjęcie wody i nie martwić się, że nam tej wody zabraknie, czy za przeproszeniem rybkom coś tam złego się wydarzy. Bo ta woda, wiadomo było, że przyjdzie. Ale niedawno mieliśmy, 2 lata temu, wielką katastrofę ekologiczną na Odrze. I proszę sobie też przypomnieć, że wtedy również mieliśmy sytuację, kiedy Wody Polskie jeszcze w stanie organizacji, a z kolei spółki Skarbu Państwa, które mają zbiorniki na solankę, tę solankę do już zasolonej, zatrutej Odry dalej pompowały. Więc widać wyraźnie, że zarządzanie wodami nadal nie jest zarządzaniem doskonałym. I myślę, że po tym zdarzeniu już w tej chwili zostaną wyciągnięte wnioski. Ale jeszcze raz podkreślam, dopóki z dużych zbiorników retencyjnych nie obuduje się całym szeregiem małej rozproszonej retencji, dotąd ludzie przy każdym nawalnym deszczu będą drżeli o swoje mienie i swoje życie. To chciałem pana zapytać w takim razie o tych członków rządu, którzy mają chyba jakiś problem z budowaniem zbiorników retencyjnych. Słynna wypowiedź, skasowana zresztą już przez panią wiceminister Urszulę Zielińską z 2020 roku, w której ona krytykuje tworzenie zbiorników retencyjnych, stwierdza, że to jest najgorszy możliwy sposób na powstrzymanie powodzi i pisze, że powinny zamiast tego być tworzone mokradła i rozlewiska. No, może ja słabo znam geografię, choć wydaje mi się, że jakoś w miarę, ale jakoś trudno mi sobie wyobrazić na terenach górskich mokradła. Nie wiem, być może pani Zielińska ma jakąś inną wiedzę. Otóż, panie redaktorze, pani Zielińska jest znaną działaczką ruchów zielonych, ruchów prośrodowiskowych. Ona nieco inaczej na pewne zagadnienia patrzy. Ja przez minione 4 lata dopominałem się w Wodach Polskich o rewitalizację przyrodniczo-rolniczą Doliny Bugu. Nie było z kim rozmawiać. Mimo że znałem doskonale i prezesa wód, i także dyrektora zlewni Sokołów Podlaskich, nie było z kim rozmawiać. Od pół roku robimy projekt pod środki unijne LIFE, rewitalizacji wszystkich starych zbiorników, które były na Bugu, gdzie mieliśmy wcześniej około setki młynów, były tartaki, są także starorzecza, które zostały osuszone, a przecież wystarczy, żeby tylko na tych rowach melioracyjnych w tych starorzeczach postawić z powrotem jazdy i zatrzymać tę wodę, która tam wpływa i zostanie na całe lato. I to samo, niech pan mi nie tłumaczy i nie wmawia, że w górach nie ma gdzie robić zbiorników retencyjnych małych, rozproszonych. Bo jest naprawdę dużo dolin i korytek małych strumieni, w których jeśli pan zrobi spiętrzenie 3, 8, a czasami 10 metrów, to spora ilość wody na kilka dni jest zatrzymana. I ono spowalnia wtedy napełnienie tego zbiornika w Raciborzu, którego też, że tak powiem, nowy zbiornik, budowany przecież jako zbiornik suchy, tylko zapasowy na potrzeby powodziowe, też okazuje się, że jest niebezpieczeństwo, że te umocnienia nie wytrzymają. Panie Marszałku, ja w ogóle się z panem nie spieram na ten temat, po prostu dlatego, że ja się na tym nie znam. Natomiast pytam o panią Urszulę Zielińską. Pan powiedział, że jest znaną działaczką i ma inne spojrzenie. No, ja bym jednak chciał o to dopytać. To znaczy, jeżeli osoba, która jest wiceministrem klimatu,
stwierdza, że mamy robić mokradła w górach, gdzie po prostu nie da się zaplanować i zrobić mokradła. Nie, panie redaktorze, nie uprawiajmy naprawdę demagogii. Ale ona to napisała. Chwila. To jest po pierwsze rok 20. Po drugie, nie jestem przekonany, że mówiła o tym, że w górach mamy robić mokradła. Też bym tego nie był taki pewny. Natomiast jeszcze raz panu powtarzam, znam topografię także wielu gór i tych Sudet, i także Karpat, gdzie w dolinach strumieni można naprawdę też zrobić małą retencję. Panie marszałku, ale co to zmienia, że to jest rok 20? To znaczy przez te 4 lata pańskim zdaniem pani Zielińska nabyła jakichś nowych kompetencji? Każdy z nas z każdym rokiem nabyła kompetencji, więc ja wierzę, że skoro premier Donald Tusk zgodził się ją wziąć do rządu w tej chwili w charakterze sekretarza stanu, to pewnie ocenił, że tych kompetencji nabyła. Bardzo mi się podoba to stwierdzenie. Rozśmieszył mnie pan teraz. Nie, nie rozśmieszyłem, bo panie redaktorze, no ja ciągle powtarzam, bo zaczęliście mnie gdzieś tam w mediach obijać za to, że ja jestem krytykiem premiera Tuska i mojego rządu. Ja, broń Boże, panie ale byli tacy. Za to nie obija, byli tacy, więc ja powiedziałem, że byłem krytykiem największym, owszem, do czasu, do kiedy premier Donald Tusk nie zarządził powszechnej spowiedzi. W momencie, kiedy zarządził powszechną spowiedź, on mnie w tej krytyce przebił. Ale też mówiłem wielokrotnie o tym, na co być może premier nie bardzo zwraca uwagę, że premier Donald Tusk nie ma rządu autorskiego. Ma rząd koalicyjny. I w związku z tym każdy partner koalicyjny w tym rządzie ma jednakową wartość. Jeśli tego pan Donald Tusk i Platforma Obywatelska nie zrozumie, to ta koalicja trwałą nie będzie. Czy to oznacza, że pan sugeruje, że pan premier Donald Tusk nie przydaje wystarczającej wagi Polskiemu Stronnictwu Ludowemu? Bo tak trochę rozumiem pańskie stwierdzenie. Absolutnie nie. Ja tylko zwracam uwagę na to, że były takie sygnały, były takie głosy, gdzie mówiło się o rządzie Donalda Tuska. Owszem, o rządzie Donalda Tuska można mówić wtedy, jeszcze będzie to rząd Platformy Obywatelskiej. Natomiast jeśli jest to rząd koalicyjny, to jest to rząd koalicyjny. I tam każdy z członków tej koalicji ma jednakową wartość. To jeszcze chciałbym przy tym zagadnieniu zostać, bo to wydaje mi się bardzo interesujące. Jeżeli spojrzymy i zostać zresztą przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska, jeżeli spojrzymy na to, jak tam się rozkładają kompetencje, fajne ministerstwo. Fajne, tak, zdecydowanie. Mnie też ono co chwila rozbawia. I tam wiceministrem, jednym z wiceministrów jest pan Mikołaj Dorożała, który prawie od razu na początku swojego urzędowania wszedł w ostry konflikt ze środowiskiem myśliwych i ten konflikt trwa, rozwija nie się. Nie tylko myśliwych, bo chyba i z lasami w jakimś sensie. Też, oczywiście. Z lasami państwowymi również, ale ten konflikt z myśliwymi jest najbardziej spektakularny. Państwo jako PSL też macie swojego sekretarza stanu. Pan Miłosz Motyka jest w ministerstwie, odpowiada tam podsekretarzem stanu jest, odpowiada za odnawialne źródła energii między innymi. Jak pan się zapatruje na aktywność pana wiceministra Dorożały? Bo ja się zastanawiam, dlaczego jest tak, że w kwestii, która jest związana z rolnictwem, a PSL no, jest z tym kojarzony i za to miał w tym rządzie odpowiadać. Przecież myśliwi to są również szkody łowieckie, wypłacanie szkód łowieckich rolnikom. Dlaczego za to odpowiada pan Dorożała, który postanowił no, mocno zaatakować myśliwych? Muszę panu powiedzieć, że tu pana zaskoczę. Otóż kiedy po wyborach siadaliśmy do dyskusji na temat układu w rządzie koalicyjnym, to jasno i otwarcie powiedziałem premierowi Kosiniakowi-Kamyszowi, że dwa resorty, których nie powinno brać PSL, to resort rolnictwa i obrony narodowej. O! I powiem panu szczerze, że... A dlaczego? Niech pan zasadni. Dlaczego? Z prostej jednej przyczyny. W resorcie rolnictwa mieliśmy ogromne zapóźnienia w zakresie wykorzystania środków unijnych, ale także konflikt z Ukrainą, który praktycznie w relacjach Polska-Ukraina, Unia Europejska, Stany Zjednoczone jest konfliktem bardzo trudnym do rozwiązania. I partia, która nie ma ministra finansów i nie ma premiera, nie powinna brać najbardziej trudnego resortu. A uważam, że dziś ze względu na zobowiązania międzynarodowe, zarówno resort obrony narodowej, jak i resort rolnictwa są to resorty najtrudniejsze. I te resorty powinien mieć premier bezpośrednio pod swoim nadzorem i powinien mieć tam swoich ministrów, z którymi rozwiązuje problemy. Bo tak, mam czasami wrażenie, zresztą sam byłem ministrem rolnictwa prawie 7 lat, że dostaje budżet, ale jak się pojawiają dodatkowe problemy, to zostaje z tymi problemami sam. W związku z tym uważałem, że czas najwyższy, ponieważ mamy sytuację, w której PSL utożsamiany z partią wsi i rolnictwa, dziś jest partią ogólnonarodową.
I dzisiaj na Polskie Stronnictwo Ludowe głosuje mniej rolników niż na Prawo i Sprawiedliwość czy na Konfederację. W związku z tym dzisiaj Polskie Stronnictwo Ludowe powinno się odwoływać do szerokiego elektoratu, a nie tylko do elektoratu rolniczego. Tym bardziej, że jak pan wie, na wsi już rolników czynnych zawodowo jest nie więcej jak 10%. Więc tam są także rzemieślnicy, tam są także lekarze, tam są także nauczyciele, tam są także medycy. Mieszkają po prostu na wsi i tam znaleźli swoje dobre miejsce do życia. Więc... Pan prezes Kosiniak-Kamysz pana nie posłuchał, jak się okazuje. No, nie posłuchał. Zobaczymy. Poczekamy jeszcze 3 lata, jak ocenią to wyborcy. Natomiast pan prezes Kosiniak-Kamysz, jeśli chodzi o resort obrony narodowej, bardzo mocno się, że tak powiem, przyłożył do roboty i w odróżnieniu do wszystkich wcześniejszych ministrów obrony narodowej nie zakwestionował tego, co robili poprzednicy, a myślę, że dosyć twórczo to rozwinął. I tu chwała. Czesław Siekierski, powiem tak, myślałem, że z problemem ukraińskim sobie nie poradzi, ale ten jego spokój, cierpliwość sprawił, że jednak powoli dogadali się i w ramach Komisji Europejskiej, i także z Ukrainą, bo jednak przywrócono cła, przywrócono kontyngenty wywozowe, więc jest to jakiś dosyć ważny sukces. Złagodzono także wymogi Zielonego Ładu. To, czego mi brakuje i czego nie rozwiązuje i resort rolnictwa, i także resort środowiska, o który pan przed chwilą pytał, to kwestia energii odnawialnej. I tu niestety pozycja podsekretarza stanu Miłosza Motyki w ramach całego resortu jest pozycją zbyt słabą. Ale ja zacząłem od pytania o pana Dorożałę, no bo tutaj jest ta kwestia myśliwych. Poprosiłem, żeby pan to ocenił jako człowiek. Ja nigdy nie byłem myśliwym. Nigdy tym się nie zajmowałem. Zawsze podchodziłem do tego z taką rezerwą i byłem obserwatorem z zewnątrz. No pan był prezydent, pan Bronisław Komorowski bardzo ostro ocenił pana ministra Dorożałę. Ja wiem, że to jest skrajnie niekompetentny. Ja wiem, że to środowisko jest bardzo dobrze zorganizowane, profesjonalne, wie czego chce i rzeczywiście w wielu sprawach, w których publicznie wypowiadał się i próbował także w kwestiach, że tak powiem, legislacyjnych przeprowadzić pan Dorożała, no żadnej akceptacji w tym środowisku nie uzyskał. W związku z tym to jest, myślę, bardziej problem minister Henning-Kloski i pana premiera, czy on dalej powinien te funkcje zajmować, a przynajmniej czy powinien w tym resorcie odpowiadać za te działy, które mu powierzono. Panie marszałku, jak właściwie wygląda współpraca z Polską 2050? Są dwa kluby parlamentarne, ma być jeden kandydat na prezydenta. Czy właściwie wy jesteście jednością jako Trzecia Droga, czy nie jest? Nie jesteśmy jednością, jesteśmy koalicją. Pan doskonale wie, że nawet tutaj, kiedy zawieraliśmy tę koalicję na wybory parlamentarne ostatnie, bo od tego się zaczęło, to jasno, żebyśmy powiedzieli, że niezależnie od tego, jaki będzie wynik wyborczy, to po wyborach tworzymy dwa oddzielne kluby. Natomiast współpracujemy ze sobą w tych obszarach, w których możemy się dogadać i wydawało się, że takim najistotniejszym obszarem to jest kwestia przedsiębiorczości i gospodarki, że te obszary nie podlegają tu jakby żadnym różnicom. Natomiast nigdy nie dogadywaliśmy się w kwestiach związanych chociażby ze sprawami światopoglądowymi, ideowymi, bo tu akurat w samym Polskim Stronnictwie Ludowym nie ma żadnego dogadywania się i obowiązku partyjnego. W związku z tym niby dlaczego mieliśmy się dogadywać w tym zakresie z Polską 2050. Ja mogę pan relacje określił dzisiaj pomiędzy tymi dwoma partiami, pańską i pana? To są relacje poprawne, powiedziałbym w dużym stopniu obojętne. Każdy, że tak powiem, bardziej dba o swoją pozycję i to jest w sytuacji partii konkurujących o elektorat jakby rzecz normalna. Natomiast wydaje mi się, że jeszcze jesteśmy na takim poziomie, gdzie nawzajem sobie nie szkodzimy. To jest dużo. Powiedział pan o tym, że współpraca mogłaby dotyczyć, czy zakładaliście, że będzie dotyczyć spraw gospodarczych, no ale widziałem pańską bardzo ostrą krytykę podejścia Polski 2050 do kwestii mieszkaniowej. No bo powiem szczerze, że kiedy rozmawialiśmy o umowie koalicyjnej przed wyborami, no to akurat tutaj kwestia budownictwa i różnorodności wsparcia w tym obszarze była przez Polskę 2050 niekwestionowana. Natomiast w momencie, kiedy z powrotem do socjalizmu w zakresie budownictwa wyszła lewica,
byłem zdumiony, że Polska 2050 pod wpływem jednego czy dwóch sondaży nagle postanowiła wejść w buty lewicy i mówić, że socjalistyczne budownictwo sprawi, że wszyscy będziemy mieli mieszkania takie, jakie chcemy, czyli zgodnie ze starą doktryną, każdemu według potrzeb. A ja widziałem pańską wypowiedź. A tego wie pan zrobić się nie da, dlatego że państwo nie ma firm budowlanych, żeby samo budowało. Samorządy nie mają firm budowlanych, więc ja chcę jasno powiedzieć, że jeśli komuś się wydaje, że państwo zbuduje i później tanio wynajmie, to tak, państwo zbuduje podobnie tak, jak obracali pieniędzmi panowie z Agencji Rezerw Strategicznych. Państwo wybuduje być może 100 tysięcy, może 200 tysięcy domów. Po drodze urzędnicy ukradną 20%, a podatnicy zapłacą i za te ukradzione, i za te później użyczone w postaci czynszu, niskiego czynszu. Przecież do tego trzeba będzie dopłacić. No tak, tylko że pan alternatywnie proponuje to, co proponuje Koalicja Obywatelska, kredyt 0%. Nie, no i ja tego, panie redaktorze, no widzi pan i znów jesteśmy w pewnym niedomówieniu. Ja uważam, że jeśli chodzi o wsparcie budownictwa, to muszą być różne formy wsparcia. Ja nie kwestionuję budownictwa socjalnego, choć sam kiedyś skorzystałem z zakupu TBS-u i to był najgłupszy zakup, jaki kiedykolwiek w życiu zrobiłem, bo kiedy namawiano mnie do zakupu takiego mieszkania w Warszawie, a przecież mam troje dzieci, to musiałem także o nich myśleć, to mówiono, że jak będę 20 lat spłacał ten czynsz, bo tam był płacony czynsz plus spłata raty kredytu, który deweloper, budując ten TBS, że tak powiem, zaciągnął. I w moim czynszu, ja oprócz czynszu płaciłem jeszcze spłatę tego kredytu. Jak potem chciałem to sprzedać, to okazuje się, że po 10 latach ja żadnego kredytu nie spłacałem. Ja płaciłem, ale to nie może być moje. Mnie mówiono najpierw, że po 20 latach to będzie już przejdzie na moją własność, więc ale nie mam żadnej własności. Ale panie marszałku, ale z tym kredytem 0%. Nie, panie redaktorze, nie 0%, tylko zróżnicowany poziom wsparcia. I tu państwo powinno gwarantować tym, którzy chcą się budować, jakiś rodzaj wsparcia. A to już nie jest socjalizm, pańskim zdaniem? Takie gwarancje państwa? Nie, to nie jest socjalizm, jeśli jest dystrybuowany z głową. I teraz tak jak proponował jeszcze wcześniej minister Hetman, później minister Paszyk, w zależności od liczebności rodziny, od zamożności, zróżnicowany poziom oprocentowania z procentem stałym. Też rozmawiałem z bankowcami z banków państwowych. Oni mówią, że na chwilę obecną, gdyby państwo zaproponowało oprocentowanie na poziomie 3-3,5%, jeśli chodzi o zakup mieszkania czy budowę mieszkania, to taka weryfikacja w okresach 10-letnich tego oprocentowania mogłaby wchodzić w grę i banki by do tego nie dołożyły. I państwo by też do tego nie dołożyło. Że to jest bezpieczne i dla banków, i dla państwa. Więc taka forma powinna być wprowadzona. Ja powiem panu szczerze, miałem do wyboru w 1986 roku czekanie w mieście Siedlce jako pracownik uczelni jeszcze kolejne 3, a może kolejne 8 lat na działkę budowlaną, bo wtedy pracownikom uczelni socjalizm takie działki użyczał. No ale dwoje dzieci, mieszkamy w hotelu asystenckim, gdzie jest wspólna kuchnia, wspólna łazienka, wspólny prysznic i mieszka tam 12 rodzin asystenckich. No więc zabrałem się z powrotem na wieś do domu, na gospodarstwo do ojca, ponieważ był własny grunt. Wtedy socjalistyczne państwo dawało tak zwane 1,5 miliona kredytu preferencyjnego, ale pod warunkiem, że nie przekroczysz określonego metrażu. Jeśli budujesz ten dom. Tam była granica 150 metrów kwadratowych. Ja ten dom postawiłem i powiem panu szczerze, że jak przyszedł kredyt Balcerowicza, to oprocentowanie w 90 roku 60% w styczniu, ile dobrze pamiętam, to zadzwonił do mnie prezes z banku i mówi: sprzedawaj krowy i przywóź pieniądze, bo mówi, potem się nie pozbierasz. No i tak zrobiłem. Sprzedałem 4 krowy, bo jeszcze tyle brakowało do spłaty tego kredytu i spłaciłem ten kredyt. Mój syn 6 lat temu próbował szczęścia w Świętokrzyskim, w Małopolskim. Wrócił także na ojcowiznę. Też pobudował dom, też wziął kredyt i nie czekał, że państwo mu da. A my ciągle mówimy, że państwo ma nam coś dać. No też musimy ponieść jakiś własny wysiłek.
bardzo takie wolnorynkowe przekonania. Chciałem Ale panie redaktorze, to nie jest nic nowego. My rolnicy w PRL-u przechowaliśmy wolnorynkowość za tej głębokiej komuny, która chciała nam zabrać wszystko. Mój ojciec był kułakiem, mimo że miał tylko 14 hektarów. I miał ten domiar w postaci obowiązkowych dostaw. Jeszcze jak dziecko pamiętam, że jak nie dostarczył tych dostaw, to załatwiał u kierownika GS-u kwity, oczywiście płacąc za to jakoś tam działkę, żeby się rozliczyć z państwem z obowiązkowych dostaw. Ale żeśmy własności nie oddali, żeśmy nie zgodzili się na pójście do spółdzielni. Nie zgodziliśmy się na PGR. A ja myślę, że to jest materiał w ogóle na być może osobną rozmowę. Bardzo chętnie bym taką z panem zrobił, z takimi wspomnieniami PRL-owskimi, bo rzeczywiście ten wątek rolników jako, poza moim zdaniem, tak zwanymi prywaciarzami, przechowującymi etykę wolnorynkową. Mówi pan o prywaciarzach i tej etyce wolnorynkowej. Tak zwanych prywaciarzy. Tak zwanych. Skąd się zaczęła koncepcja CPK? Czy pan pamięta? Pierwszy projekt kiedy powstał? No, proszę mi przypomnieć. Pierwsze wielkie budowy gierkowskie i przecież wtedy nie zaproponowano budowy centralnego portu komunikacyjnego na terenach piaszczystych na południe czy wschód od Warszawy, tylko zaproponowano na najlepszych glebach rolniczych tym badylarzom, którzy utrzymywali żywnościowo całą Warszawę, bo nie mogli im się do skóry dobrać, no to zrobimy centralną państwową inwestycję i wysiedlimy z tych gruntów drugiej, trzeciej klasy czarnoziemów sochaczewskich. To są najlepsze gleby koło Warszawy. I dziś my kończymy ten projekt Gierka z lat 70. Ale on powinien powstać w takim razie, czy nie? Jaki jest pański... Ale oczywiście, że powinien powstać, tylko pytanie, czy w tym miejscu. No tylko, że teraz, a co za różnica? Teraz już tego nie przeniesiemy. Co za różnica? Ja mówiłem, że był taki etap, kiedy na osi Radom, Warszawa, Modlin można było to wszystko ułożyć. Teraz już pewnie jest za późno. Jest za późno. Tu się zgadzam. Wracając do bieżącej bardziej polityki, czy pan z pełnym przekonaniem poprze pana marszałka Szymona Hołownię jako kandydata na prezydenta trzeciej drogi jako całości? A czy marszałek Szymon Hołownia zgłosił się już jako kandydat? No myślę, że on bardzo chce i że chyba nie ma wątpliwości. Wszyscy uznają, że to jest zupełnie oczywiste. A może PSL powinien po prostu wystawić swojego kandydata? To muszę panu powiedzieć, że dla mnie nie jest to takie oczywiste, bo ja jeszcze żadnej deklaracji Szymona Hołowni poza jego deklaracją wtedy, kiedy kandydował w poprzednich wyborach prezydenckich. Nie słyszałem, żeby na pewno był kandydatem na prezydenta. Myśli pan, że on nie będzie chciał? Że na przykład zobaczy notowania, które są... Panie redaktorze, wszystko jest możliwe, wszystko jest otwarte, natomiast nie ma takiej deklaracji żadnych organów statutowych Polskiego Stronnictwa Ludowego, ani Rady Naczelnej, ani tym bardziej Naczelnego Komitetu Wykonawczego, że mamy już kandydata na prezydenta. Czekamy, tak jak wszyscy. A PSL powinien własnego wystawić, pańskim zdaniem? Ja uważam, że powinien. A w takim razie, skoro jesteśmy przy wyborach prezydenckich, pan wielokrotnie powtarzał, że pańskim zdaniem kandydatem Koalicji Obywatelskiej będzie pan premier Donald Tusk, a nie pan Rafał Trzaskowski. Czy pan nadal jest tego zdania? No ale to już raczej problem bardziej Koalicji Obywatelskiej niż mój. Natomiast niech pan popatrzy na wszystkie ostatnie zdarzenia, z jakimi mieliśmy miejsce. To jest nie tylko kwestia obchodów Bitwy Warszawskiej i defilady w Warszawie. To jest nie tylko kwestia tej słynnej konferencji prasowej, w której pan premier zbiera trzech ministrów i oni podpisują między sobą porozumienie, tak jakby nie zależeli od premiera na co dzień. Przecież to porozumienie, że tak powiem, nie ma żadnej wartości prawnej, bo Rada Ministrów podejmuje decyzję, a nie trzech ministrów podpisujących jakiekolwiek porozumienie. Tego nie ma w żadnej ustawie, w żadnym zapisie konstytucyjnym, że nagle trzech ministrów, którzy podlegają pod jednego premiera i są w tym samym rządzie, podpisuje ze sobą porozumienie. Czyli no przecież to nie sądzi, są trzy różne rządy. Jakiś taki teatr, pan premier pokazał, że ja tu jestem szefem, wyście podpisali, idźcie, resztę załatwię. I powiem panu szczerze, że teraz współczuję panu premierowi, bo aktywnie uczestniczy w tej całej sytuacji związanej z powodzią i niejako nadzoruje wszystkie sztaby kryzysowe, ale to także pokazuje, że pan premier autentycznie kształtuje się na jedynego lidera, jeśli chodzi o Rzeczpospolitą i nawet, jak niech pan zwrócił uwagę, pana prezydenta Andrzeja Dudy w tym kryzysie nie ma. Jest tylko pan premier Donald Tusk. Więc gdyby pan premier Donald Tusk chciał dopełnić tego zobowiązania, o którym mówił, że
tym kandydatem na prezydenta jest Rafał Trzaskowski, to by po wyborach samorządowych, po wyborze pana Rafała Trzaskowskiego na prezydenta, być może w ogóle nie brał udziału w tym spotkaniu powyborczym, albo oddałby pierwsze skrzypce wybranemu nowo prezydentowi, a tam jednak pierwsze skrzypce grał także pan premier Donald Tusk. Powiedział pan, że porozumienie pomiędzy ministrami nie jest żadnym źródłem prawa. Rzeczywiście nie jest. No to jest tylko taki gest wobec publiczności. A co pan w takim razie sądzi na temat zaleceń wytycznych, tak to chyba zostało nazwane, wytycznych dotyczących kwestii przerywania ciąży, które też pan premier ogłaszał wspólnie z panią minister Leszczyną. Pan we wszystkich głosowaniach sejmowych, które dotyczyły złagodzenia zasad wykonywania aborcji, był przeciwko takiemu złagodzeniu. Wypowiadał się pan też na ten temat wielokrotnie. Natomiast w tej chwili z tych wytycznych, gdyby one miały być respektowane, wynika tak naprawdę, że można by z dosyć dużą dowolnością dokonywać aborcji właściwie do samego końca ciąży. Otóż w momencie, kiedy pan premier ogłaszał to po głosowaniu słynnym w Sejmie, które środowiska upowiadające się za zabijaniem dzieci narodzonych przegrały, i ja wtedy usłyszałem to chyba jako jedyny polityk, jak pan premier zapowiadał, że znajdzie sposób na ominięcie konstytucji i ustawy. I byłem wtedy, wyraziłem swoje zdumienie w którejś ze swoich wypowiedzi medialnych, w której audycji już nie pamiętam, ale jak pan sobie dokładnie pogrzebie, to pan znajdzie tę wypowiedź. Czyli pan zdaniem to, co się wydarzyło, te wytyczne, to jest omijanie konstytucji? Panie redaktorze, powiem tak. Z pewnością to, co ogłosił pan premier i pani minister Leszczyna w ten sposób, nie jest obowiązującym prawem. Jak będą do tego podchodzili lekarze i prawnicy, zobaczymy. Natomiast powiem tak. Lepszą formą, lepszym rozwiązaniem jest to rozwiązanie, kiedy przynajmniej jeden lekarz się wypowiada, choć miałbym tutaj wątpliwość co do tego, czy ostatecznie decyzję, tak jak pan powiedział, być może w 9 miesiącu ciąży ma podjąć psycholog. Ale lepszym rozwiązaniem jest, że w ogóle może się na ten temat wypowiedzieć jakikolwiek inny lekarz niż ten, który będzie przeprowadzał aborcję, niż to, które było pierwotnie w ustawie zaproponowanej przez Lewicę, bo tam, nie wiem czy pan pamięta, ale tam pierwotna wersja bez poprawki brzmiała tak, że praktycznie do 6 miesiąca ciąży można będzie zabić nienarodzone dziecko i jeśli zrobi to szeptucha, przyjaciel, przyjaciółka, w wyniku tego działania umrze matka, umrze dziecko, nikt nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Ale jeśli zrobi to lekarz w szpitalu, to ponosi odpowiedzialność i prawną, i zawodową. No to już wolę, żeby przynajmniej jeden lekarz się wypowiedział, choć uważam, że w takich przypadkach, kiedy ciąża jest bardzo zaawansowana, to tutaj jestem po stronie profesora Zolla. Bo wszyscy mówią o prawie kobiety. Ale przecież prawo mężczyzny, prawo dziecka i prawo kobiety jest to prawo człowieka. Czy dziecko nie ma konstytucyjnej gwarancji prawa do życia? Czy to jest w konstytucji zapisane? Ale słuchając pani i trybunał w tej sprawie wielokrotnie się wypowiadał. Tak, profesor nawet ten niekwestionowany Trybunał Konstytucyjny. Więc uważam, że to, co mówi pan profesor Zoll, że zawsze powinno być ważenie życie dziecka, życie matki. I być może czasami decyzja jednego psychologa to za mało. Być może warto sięgnąć po innego specjalisty. Panie marszałku, słucham pana i tutaj myślę, że wiele osób w tym momencie chciałoby zadać panu pytanie. To skoro jest ewidentny konflikt z największym koalicjantem dotyczący tak podstawowych spraw, to właściwie co PSL robi w tej koalicji? Albo inaczej, dlaczego pan Kosiniak-Kamysz dobrze w tej koalicji? Dlaczego pan rozmawiając ze mną zadaje pytanie, co PSL robi w tej koalicji? Bo przecież na początku tej rozmowy, kiedy pan pytał o relacje między PSL-em a Polską 2050, jasno zaznaczyłem, że w kwestiach dotyczących światopoglądu, religii, nikt w PSL-u nikogo nie będzie do niczego namawiał, do niczego zobowiązywał. W związku z tym ja nie mam ani prawa, ani obowiązku do czegokolwiek namawiać premiera Kosiniaka-Kamysza czy marszałka Piotra Zgorzelskiego. Każdy z nas, czy wiceprezes Urszuli Pasławskiej, każdy z nas w tych kwestiach ma prawo do wypowiadania własnej oceny, własnego sądu i do
głosowania zgodnie z własną wolą. Ale w takim razie może uogólniając, czy pan uważa, że PSL dobrze spełnia rolę, której wiele osób po nim oczekiwało, czyli takiej konserwatywnej kotwicy w tym rządzie? A może PSL nie jest w ogóle już partią konserwatywną? Otóż, panie redaktorze, gdyby nie było PSL-u i nie było wyborców PSL-u, nie byłoby tej koalicji. I wszyscy doskonale o tym wiemy. I jak na razie póki co, nawet ten konserwa Sawicki, który przez wielu jest wyklinany, choć częściej spotykam się z aprobatą na ulicy niż z dezaprobatą, to muszę panu powiedzieć, że tak, uważam, że PSL dobrze wypełnia funkcję tej konserwatywnej kotwicy. Bo uważam, że państwo, które miota się od ściany do ściany, od decyzji zabijamy, nie zabijamy, jest państwem słabym. Panie marszałku, chciałem pana poprosić o komentarz do sprawy, która no, ma ogromne chyba znaczenie dla systemu politycznego w Polsce. To jest kwestia odrzucenia przez Państwową Komisję Wyborczą sprawozdania wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, ale jest nowy rozdział tej sprawy, ponieważ pan sędzia Sylwester Marciniak, przewodniczący PKW, który w głosowaniu nad odrzuceniem się wstrzymał od głosu, jako jedyny z tego 9-osobowego składu, stąd było 5-3, stwierdził, że Państwowa Komisja Wyborcza, powiedział to w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej, że Państwowa Komisja Wyborcza przekroczyła swoje uprawnienia i postąpiła, odrzucając to sprawozdanie, całkowicie i po raz pierwszy całkowicie wbrew rekomendacjom Krajowego Biura Wyborczego, które no, inaczej zupełnie oceniało te działania Prawa i Sprawiedliwości. Otóż, panie redaktorze, Krajowe Biuro Wyborcze nie miało żadnych podstaw do takiej oceny, bo gdyby Krajowe Biuro Wyborcze od samego początku, kiedy powstało, przeglądało i analizowało sprawozdania wyborcze w oparciu o ustawę o partiach politycznych i finansowanie partii politycznych, to pewnie doszłoby do takich samych wniosków, do jakich doszła Państwowa Komisja Wyborcza. My dzisiaj w Polsce po 8 latach reformowania Trybunału Konstytucyjnego, tam było chyba 14 podejść, Sądu Najwyższego 17 podejść, Państwowej Komisji Wyborczej, gdzie z komisji sędziowskiej przeszliśmy w tryb komisji politycznej. Od 2019. No więc mamy sytuację, w której de facto nie ma żadnego dobrego wyjścia z pata prawnego, z pata konstytucyjnego, w jakim żeśmy się znaleźli. Była propozycja resetu konstytucyjnego. Panie redaktorze, zanim była propozycja resetu konstytucyjnego, ja proponowałem zespół konsensualny, rozmawiałem o tym z kancelarią prezydenta, rozmawiałem o tym z koalicjantami, żebyśmy dogadali się, zaprosili także prawników Prawa i Sprawiedliwości, bo państwo nie może w takim pacie nieładu konstytucyjnego trwać. Bardzo dobra inicjatywa. Jakie były odpowiedzi? Na początku i od strony pana prezydenta, i także części polityków PiSu dostałem sygnał, że proszę bardzo, buduj. To ja powiedziałem, ja nie muszę być szefem takiego zespołu, bo nie jestem prawnikiem. Ale możemy poszukać jakiegoś dobrego profesora, który zajmie się tą pracą. I to byłaby praca, w mojej ocenie, przynajmniej na rok czasu, żeby pewne rzeczy uporządkować w zgodzie, w porozumieniu i dojść do jakiegoś konsensusu. Mnie zdumiewa bierność samego... Ale co się stało z tą inicjatywą? No nie ma jej. Później po tej inicjatywie krzyknęli o tym resecie konstytucyjnym, krzyknęła Konfederacja. No do resetu konstytucyjnego, tak jak i do zespołu konsensualnego, potrzeba dwóch stron. Musi być i PiS, i Platforma. I kto gdyby, nie chciał? Gdyby, panie redaktorze, te jedna i druga strona, gdyby te dwie strony usiadły i ze sobą się dogadały, to spór, który powstał w roku 2005, że tak powiem, wypaliłby się. A gdyby ten spór się wypalił, to wzajemny napęd obu tych środowisk politycznych przestałby istnieć. Czyli uważa pan, że celowo nie ma woli porozumienia? W mojej ocenie celowo nie ma woli porozumienia ani po stronie PiSu, ani po stronie Platformy Obywatelskiej, bo gdyby była chęć rozwiązania tego problemu, to minister Bodnar swoje propozycje, o których w tej chwili rozmawiał z prawnikami, zarówno w kancelarii premiera, jak i również później w Senacie, położyłby na stół w styczniu. Ta konsultacja powinna się odbyć najpóźniej do połowy stycznia. Przyjęliśmy rządy 13 grudnia, w związku z tym miesiąc czasu wystarczyło na to, żeby mając zespoły prawników, różne środowiska, żeby usiadły i o tych sprawach, możemy to nazwać resetem konstytucyjnym, porozmawiać. Natomiast minęło 9 miesięcy, prawnicy się spotkali i co powiedzieli prawnicy? No ci zwolennicy Platformy Obywatelskiej powiedzieli, że nie ma mowy, nie ustąpimy z niczego. Ci zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości powiedzieli, no przecież tu nie ma co naprawiać, bo wszystko jest zgodnie z konstytucją. Sejm uchwalił, pan prezydent podpisał i wszystko jest okej.
I dopóki prawdopodobnie nie zmieni się prezydent, dotąd nie będzie jakiejś woli naprawy i uporządkowania tego, ale mam złe wieści dla obywateli i dla Rzeczpospolitej, bo nikt nie ma gwarancji, kto będzie prezydentem po wyborach. To Polacy zdecydują. A jak się panu podoba termin demokracja walcząca, który sobie pożyczył od prawnika niemieckiego Karla Lewensteina? Nie, ja bym tak daleko nie sięgał. Myślę, że to bardziej Kornel Morawiecki, który zakwestionował Solidarność i powołał Solidarność walczącą. Może by bardziej do tego wydarzenia nawiązywał. Natomiast wspomniałem o moich rodzinnych korzeniach, one wcale nie są ludowe, są bardziej narodowe, bo i dziadek, i ojciec byli żołnierzami Armii Krajowej, bo u mnie nie było wtedy ani batalionów chłopskich, ani ruchu ludowego w tym czasie, bo ja jestem z środkowego Podlasia, to raczej wpływy Wieleńskiej i Brygady Narodowych Sił Zbrojnych. I muszę panu powiedzieć, że przez cały okres komunizmu, kiedy mówiono o demokracji ludowej, to mój tata, prosty człowiek, z siedmioklasowym wykształceniem szkoły podstawowej, zawsze mówił, że demokracja jest bezprzymiotnikowa. Jeśli jest przymiotnikowa, to coś z tą demokracją jest nie tak. I myślę, że pan premier tutaj przesadził, po prostu zwyczajnie ma słabych doradców. Chciałem zapytać o jeszcze jedną kwestię. Pojawił się na Onecie tekst Witolda Jurasza, który zrelacjonował spotkanie w Kijowie pana ministra Sikorskiego z udziałem delegacji litewskiej z panem prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Według Witolda Jurasza miało dojść do bardzo ostrej dyskusji na tym spotkaniu, podczas której Wołodymyr Zełenski stawiał bardzo daleko idące żądania. One dotyczyły i wyposażenia Ukrainy w broń i również sprzeciwu wobec zgody na ekshumację. Podobno skończyło się to prawie że scysją. Czy to jest dla pana zaskoczenie? To nie jest zaskoczenie. My mamy problem z Ukrainą, myślę, już od setek lat i w momencie, kiedy Ukraina potrzebuje pomocy, staramy się tę pomoc nieść. W momencie, kiedy sytuacja się nieco łagodzi, wtedy wpływy rosyjskie są tam o wiele silniejsze niż wpływy polskie. I także patrzę na tą rekonstrukcję rządu, którą w tej chwili przeprowadza prezydent Zełenski, że jest to prawdopodobnie przygotowanie pod jakieś porozumienie z Rosją. Jakie będzie nasze miejsce w tym wszystkim, nie wiem. Być może takie, jakie było w roku 2020 czy po roku 2020. Jak my powinniśmy rozmawiać, pańskim zdaniem, z Ukrainą? Ukraina jest bardzo trudnym partnerem i myślę, że jednak to żądanie, które stawialiśmy jako PSL od początku naszych przemian demokratycznych i ciągłe wspomnienie Wołynia, jeśli Ukraina tego nie zrealizuje, to tak jak powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, ale byłem zdumiony, bo również powtórzył to premier Donald Tusk, że nie wejdzie Ukraina do Unii Europejskiej, jeśli nie będzie rzeczywiście ekshumacji godnego pochówku ofiar ludobójstwa wołyńskiego. Więc jak patrzę na tę rekonstrukcję i jeśli ta rozmowa, którą pan tu relacjonuje, bo ja jej nie znam, jest prawdziwa, to niewykluczone, że prezydent Zełenski przygotowuje zmianę rządu pod rozmowy z Rosją. A wtedy najprawdopodobniej zrezygnuje z członkostwa w Unii Europejskiej i członkostwa w NATO. Bo ja sobie nie wyobrażam, żeby doszło do takiej sytuacji, że porozumienie z Rosją będzie miało charakter oddania jakiejś części terytoriów Ukrainy i pozostawienia zachodniej Ukrainy jako rzekomo wolnego państwa, które ma być państwem neutralnym, a więc nie będzie mogło wejść do NATO. A jak nie będzie mogło wejść do NATO, to nie wiadomo, czy będzie mogło wejść do Unii Europejskiej. I nie wiadomo, jak się Ukraińcy w różnych formach głosowania czy decyzji zachowają po ewentualnym rozejmie z Rosją. To wszystko jest wielki znak zapytania i wielka niewiadoma i tu myślę, że powinna być większa rola tak zwanej cichej demokracji, pracy wewnętrznej pomiędzy Polakami i Ukraińcami, żeby nie doprowadzić do sytuacji, że po raz kolejny Ukraina wróci w objęcia Rosji.
Bardzo dziękuję, panie marszałku, za rozmowę. Moim i państwa gościem w programie Warzecha Kontra był pan marszałek Marek Sawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe. Łukasz Warzecha, kłaniam się, do zobaczenia.